Na pewno po wygranej na wyjeździe z Kobierzycami oczekiwania były zupełnie inne. Kibice mieli nadzieję oglądać tego wieczora przynajmniej wyrównane widowisko sportowe. I takie było. Przynajmniej w pierwszej połowie, kiedy KPR momentami grał bardzo dobrą piłkę. Na parkiecie nie do zatrzymania była załoga. Całkiem nieźle prezentowały się również Aleksandra Tomczyk oraz Jurczyk. Mimo to pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 13-16 dla przyjezdnych. Na drugą część wyszła już zupełnie inna drużyna KPR-u, popełniająca sporo błędów, grająca bez rytmu i bez pomysłu. Swoje trzy grosze dołożyli jeszcze w tym spotkaniu sędziowie, jednak i tak wynik jest zasługą przede wszystkim samych jeleniogórzanek. Nie potrafię na teraz tak szybko powiedzieć, co się stało. No, wynik dramatyczny, gra momentami rewelacyjna, momentami dno. Takie fale, że szkoda po prostu gadać. Tak? No, tyle głupot, co naprawdę przez cały sezon, przez cały okres przygotowawczy nie porobiliśmy, a dzisiaj to po prostu apogeum. Z naszej strony bardzo dobra gra w ataku, 32 bramki, natomiast bardzo, bardzo słabo w pierwszej połowie w obronie. A z czego to wynikało? Przegrywaliśmy tutaj na jedynce i dwójce z lewej strony. Tutaj załoga i Tomczyk robiła dużą robotę i nie bardzo sobie z tym radziliśmy. KPR Jelenia Góra, Piotrkowia, Piotrków Trybunalski. 21-32.